A my dzisiaj w programie Minęła 20 porozmawiamy o propozycji związanej z dyskusją o zmianie konstytucji, czy pierwsza, czy nie pierwsza, kto jest za, kto jest przeciw. W studio będą publicyści, w studio będą politycy i jak co czwartek z Arizony na koniec Wojciech Cejrowski, a teraz zaczynamy! Goście w studio, Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska, Janusz Szwertner, Onet.pl. Szanowni panowie, o co chodzi z propozycją Andrzeja Dudy? Propozycja związana z dyskusją na temat zmian konstytucyjnych, aby rok 2018 był rokiem nowej konstytucji. Co jest nie tak z tą konstytucją, Tomasz Sakiewicz? Czy konstytucja, która jest obecnie uchwalona, była uchwalona w jakiejś mierze na złość Lechowi Wałęsie? Przewidywała wszystkie możliwe przypadki tego, gdyby Lech Wałęsa miał dalej rządzić, kiedy ją przygotowywano. Dotyczyła tego zarówno mała konstytucja, jak i przede wszystkim ta konstytucja, która potem została w 1997 roku ostatecznie uchwalona, kiedy już Lecha Wałęsy nie było notabene. I dlatego wprowadza nieprawdopodobny bałagan, jeżeli chodzi o organy państwa. I trzeba to uporządkować, bo rzeczywiście nawet przy najlepszej możliwej woli współpracy. Przecież kiedy rządziło SLD, Kwaśniewski był prezydentem, Miller był premierem, iskrzyło, tak? bo konstytucja nie uregulowała wszystkich zadań obydwu stron, pomijając sprawę Trybunału Konstytucyjnego, sądów, wielu, wielu innych rzeczy. Po prostu w ogóle konstytucja to jest coś takiego, co trzeba co pewien czas odnowić. Nie ma konstytucji. Dzisiaj najwspanialsza polska konstytucja 3 maja była anachroniczna. Tak więc konstytucję w ogóle trzeba odnawiać. To dlaczego taki niejednoznaczny stosunek do tej sprawy polityków Prawa i Sprawiedliwości? Pamiętamy z kampanii wyborczej takie nadzieje wyrażane, że no być może ten Sejm będzie konstytuantą albo początkiem dyskusji o nowej konstytucji. Z tych wypowiedzi polityków no wynika, że to chyba nie jest przepracowane. Dlaczego? Znaczy, prawdopodobnie jest tak, że Andrzej Duda chciał pokazać, że jest politykiem samodzielnym, że jest trochę ponad też partią, z której się wywodzi, ale z drugiej strony no, będzie musiał zabiegać o głosy ludzi spoza PiS-u. Więc pewien dystans obydwu stron wbrew pozorom może nowej konstytucji pomóc. Niezależnie już od pewnie jakichś tam salonowych rozgrywek, które zawsze się toczą tych czy innych polityków, ale ja bym do tego nie przykładał dużego znaczenia. Najważniejsze jest to, jaki będzie ten projekt konstytucji i czy ta konstytucja będzie miała być szansę zaakceptowana przez większość Polaków. Janusz Szwertner, czy spodziewa się, że ta dyskusja faktycznie będzie tak, jak chce tego prezydent, dyskusją szerszą, wychodzącą poza czy studia telewizyjne, czy gabinety polityków, żeby ludzie rozmawiali o nowym porządku państwa polskiego? Wtedy by to miało sens, chociaż ja uważam, że jeszcze ważniejsza na ten moment jest rozmowa o tym porządku prawnym, który jest dzisiaj. Chociaż jeśli prezydent proponuje poważną rozmowę na ten temat, łączącą wiele środowisk, chociaż w to akurat średnio wierzę, że dzisiaj jest taki moment, w którym się uda. Tak? Ta wojna polsko-polska i to stwierdzenie, ta w zasadzie kapitulacja pewnego rodzaju w ustach prezydenta, który mówi, że nie jest w stanie być prezydentem wszystkich Polaków. Tak? No rzeczywiście jest bardzo trudno być i tu się zgadzam z prezydentem wszystkich Polaków, ale jeśli w ten sposób kapituluje prezydent, no to w zasadzie trudno nawet wyjść z inicjatywą stworzenia konstytucji, czyli takiego aktu, który musi być stworzony w wyniku dużego konsensusu. No jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz. W Polsce referendum konstytucyjne ma charakter zatwierdzający i takie referendum się odbyło w 1997 roku. Jeśli rozumieć inicjatywę prezydenta jako chęć dyskusji, no to w porządku. Natomiast ja raczej bym szedł tak, ale prezydent i w ogóle rządzący mają prawo zapytać obywateli o ich opinię w różnych sprawach. No również ja sobie po prostu nie wyobrażam, jakie to nie oznacza, tam że to ma być referendum, które zamknie i powie tak, ten projekt albo inny. No to jest jednak co innego. Czy chcesz zmiany konstytucji, to jest inne pytanie. A czy ten projekt konstytucji ci się podoba, to jest inne pytanie. Uważam, że to jest teraz przestrzeń, żeby prezydent wskazał konkretnie, o co chce zapytać Polaków w tym referendum i może na ten temat dyskutować. Natomiast ja bardziej bym to rozumiał tak, jak pan redaktor wcześniej zasugerował. Jest rzeczywiście wyraźnie w tej chwili spór między prezydentem a obozem władzy o rządem Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież no te już sygnały są dosyć jasne, bo to już nie tylko jest wojna między Macierewiczem a Dudą i to pisanie listów. Ja ostatnio pisałem o ten kolejny list
prezydenta Dudy, pytałem w Pałacu Prezydenckim o list dotyczący Wojsk Obrony Terytorialnej, nadal nie ma odpowiedzi na ten list, mimo że tam była sygnatura, natychmiast prośba o pilną, natychmiastową odpowiedź. A czy to nie jest jeden z tych aspektów, które pokazują, że faktycznie w polskiej konstytucji sprawy dotyczące między innymi nadzoru nad siłami zbrojnymi są niejasne i one w gruncie rzeczy generują konflikt podwójnej odpowiedzialności ludzi na różnych stanowiskach? Nie wierzę w taki dokument, który doskonale wszystkie takie problemy załatwi. Jeszcze tylko dokończę. Znaczy ten wyraźny spór jest jasny też poprzez to, co się ostatnio dzieje, takie uszczypliwości w strukturach obozu władzy, tak? Oto prezydent Duda sugeruje, żeby rzecznik PiS-u poszła z powrotem do szkoły, a dzisiaj słyszymy, że w zasadzie rzecznik z kolei Elżbieta Witek nie zrozumiała wyraźnie tego, co prezydent chce powiedzieć. No, rzeczywiście prezydent się próbuje jakoś usamodzielnić w tej sytuacji, natomiast to, co powinien zrobić, to byłoby bardzo dobre, to zaproponować dyskusję na temat, co źle zostało, co złego potrzebna? Zostało zrobione, jeśli chodzi o. To jednym zdaniem jeszcze zanim następny temat. Konstytucja, nowa konstytucja Rzeczpospolitej jest potrzebna zdaniem Janusza Szwertnera, czy nie? Znaczy ta konstytucja, która jest dzisiaj, jest dobra. To jest dosyć niepopularne twierdzenie. Ona wymaga drobnych korekt po to, żeby nie można było nie przyjąć ślubowania od sędziów albo nie publikować wyroku przez 400 dni, mimo że konstytucja stanowi, że trzeba zrobić to natychmiast. Dzisiaj informuję o tym, że wbrew temu, o czym słyszeliśmy ostatnio i w związku z przesłuchaniem Donalda Tuska 2 tygodnie temu, że istniały 2 umowy pomiędzy Federalną Służbą Bezpieczeństwa a Służbą Kontrwywiadu Wojskowego i cały ten proces, który dotyczy byłych szefów służb i w sprawie którego przesłuchiwany był Donald Tusk, jest mocno skomplikowany i wcale nie taki oczywisty, jednoznaczny. No, jedna oczywiście dotyczyła dużo bardziej tego, czym się broni Donald Tusk i szefowie służb, czyli bardziej dotyczyła wojska w Afganistanie, ale druga nie dotyczyła. Ona dotyczyła po prostu współpracy służb po 10 kwietnia i ona nie miała żadnej legalnej autoryzacji. Była umową całkowicie nielegalną i teraz służby, czy obóz poprzedniej władzy próbuje się przykrywać jedną umową, żeby pokazać, żeby nie było drugiej. Mieszają. Fakt, że istniały 2 umowy pokazuje, jaka była prawda. Pomijając dekret Putina nakazujący w ogóle pełną współpracę z polskimi służbami. No mówimy o państwie, które uznaje w tym momencie Polskę za państwo wrogie, planuje atak atomowy na Warszawę w tym samym czasie. A jednocześnie polskie służby wchodzą w pełną współpracę bez legalnego dzisiaj dozwolenia. Informował również o pańskim artykule, tekście, panie redaktorze, tak jest. Pan interpretuje te informacje. Ważne, znaczy, nieważne. Znaczy to są informacje, które te nowe, które są ujawniane, natychmiast trzeba ustalać i sprawdzać. Natomiast cała sprawa od początku, ja przyznam, akurat mi się wydaje trochę dęta, bo jednak no, wmawianie opinii publicznej tego, że polskie państwo w ogóle nie ma prawa z obcym mocarstwem zawiązywać jakichkolwiek umów, no to jest oczywiście błędne i to jest wręcz głupie. Jest to pułapka intelektualna. Że jest to zgodnie z prawem. Oczywiście, że tak. Ale oczywiście, że tak, ale prawo się bezczelnie łamie. Przez długi czas w ogóle to nie było opinii i zgodnie publicznej z interesem państwa polskiego. Często osadzano w to takim klimacie, że po katastrofie smoleńskiej zawarliśmy jakąś umowę z Federacją Rosyjską, ale też trzeba powiedzieć, że nawet roku z obcymi mocarstwami współpracuje się na przykład w kwestiach terroryzmu, narkotyków, przeróżnych rzeczy. Ja nie znam szczegółów tej umowy, dlatego chcę, żeby to państwo wyjaśniło. A nie niepokoi pana to, że w kilka dni po interpelacji posła Marka Opioły, który pyta o te wszystkie rzeczy, Władimir Putin na stronach internetowych publikuje taki rozkaz i wydaje polecenie swoim służbom podpisanie umowy z Polską i dzień później ta umowa zostaje podpisana? To są sprawy, które trzeba wyjaśnić, natomiast ja nie znam szczegółowo tych wszystkich ustaleń, których były. Chcę tylko zaznaczyć, że takie współpracy się to mogą zachęcam odbywać. Zachęcam do artykułu w Gazecie Polskiej. Trzeba, takie sprawy się mogą odbywać. Chcę tylko powiedzieć materiał. A propos współpracy z Federacją Rosyjską. Też nie zapominajmy, jakie różne momenty dziejowe się dzieją. Chcę przypomnieć, że zaraz po katastrofie smoleńskiej słyszałem, jak to źle, że polskie państwo zawiązało taką umowę, ale to przecież Jarosław Kaczyński pisał wtedy list do przyjaciół Rosjan. Także, panowie, jeszcze jeden temat. Dzisiaj. Chciałem panów poprosić o komentarz do jeszcze jednej rzeczy. Jest nowy spot Platformy Obywatelskiej, spot, w którym dziecko odpowiada na pytanie matki w sprawie najbliższego marszu Platformy. Podoba się panu, nie podoba się? Artystycznie jest beznadziejny, natomiast no, Platforma Obywatelska próbuje w dosyć sprytny sposób ugrać też jakiś kapitał polityczny. No, te słowa, które tam padają w gorszym sorcie, które wypowiedział Jarosław Kaczyński, no, rzeczywiście były skandaliczne. Nigdy w ustach polityka żadnego państwa nie powinny paść w stosunku do obywatela słowa gorszy sort i rzeczywiście to jest no, te były słowa haniebne prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Telewizji Republika mówi, że gorszy sort Polaków to ci Polacy, którzy tradycyjnie w historii Polski donosili na państwo polskie. Czy to do tego odnosi się spod Platformy i jak to ma takie jest taka koncepcja Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydent wszystkich Polaków, co oznacza złodziei, zdrajców, gwałcicieli. Otóż nie. Ani prezydent, ani żaden polityk nie może reprezentować złoczyńców. Otóż prezydentem można być tylko
w obronie praw ludzi, jeżeli ktoś łamie te prawa, a podstawowym prawem narodu jest wolność, to można pan go nazwać gorszym sołatem, zdrajcą, łobuzem, ale on takim jest. A spot? Tego się nie zmieni. A spot? A no cóż, no, każdy ma prawo poczuwać się kim chce, tylko niech temu dziecku dadzą spokój. No to dziecko naprawdę nie wie, o co chodzi. No dajcie spokój temu dziecku. To się zgadza, nie wychowujmy dzieci w wojnę polsko-polską. Pierwsza część minęła, 22. Przed nami za chwilę politycy w naszym studiu. Wielu obywateli widzi, że ta konstytucja ma jednak istotne mankamenty, chociażby jeżeli chodzi o kwestię podziału władz, podziału kompetencji pomiędzy władzami. Na pewno jest wiele punktów, w których konstytucja Rzeczypospolitej mogłaby brzmieć znacznie lepiej. Dzisiejsza reakcja Platformy Obywatelskiej na propozycję prezydenta pokazuje, że mieliśmy może tylko i wyłącznie do czynienia z koniunkturalnymi, z bieżącymi formułami, które miały cel czysto polityczny, a nigdy nie były faktycznie realną propozycją dążenia do zmiany konstytucji. Bronią jej ci, z jednej strony, którzy ją stworzyli, z drugiej strony bronią ją także ci, którym ona także w wyniku orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego narastającego przez lata na jej tle, no, gwarantuje dzisiaj pewne status quo, pewną pozycję społeczną. Goście w studio, witam serdecznie polityków. Są z nami Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska, Marek Jakubiak, Kukiz 15. Witam panów. Kukiz 15 od samego początku w zasadzie swojego istnienia mówi, konieczne są zmiany w konstytucji. Platforma Obywatelska różnie w tych sprawach. Kukiz 15 jak patrzy na inicjatywę. Nie tylko, mówimy prezydenta. Też o reformie sądownictwa i mówimy też o zmianie konstytucji. Mówimy o tym, że społeczeństwo zostało za pomocą progu frekwencyjnego wykluczone tak naprawdę z życia publicznego, czyli społeczeństwo może tylko co 4 lata wrzucić do urny swój głos, najczęściej przeciwko. Niestety taka jest prawda. Tak więc czy co, będziecie brać udział w dyskusji zaproponowanej przez pana prezydenta? Ja biorę dzisiaj od samego rana udział w różnego rodzaju dyskusjach, gdzie poddaje się pod wątpliwość, czy referendum ma się odbyć, czy nie. Jeżeli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pierwsza osoba w tym państwie, mówi, że chce dyskutować, czy też prosić społeczeństwo o wypowiedzenie się, to dajmy prezydentowi możliwość napisania przy współudziale społeczeństwa pytań i społeczeństwo niech odpowie. Święto demokracji polega na tym, że nie można kontestować referendów. Grzegorz Furgo, warto zadać pytanie Polakom, czy chcą zmiany konstytucji, czy nie? Zawsze warto rozmawiać. I uważam, że prezydent wyszedł trochę przez szereg, bo widać dzisiaj ewidentne zaskoczenie polityków PiS-u, że wyszedł z tą propozycją, ale to jest wszystko za wcześnie, bo musimy wiedzieć, o co chodzi panu prezydentowi. Pan prezydent mówi, że chodzi o to, żeby dyskutować, że w stulecie odzyskania niepodległości, żeby państwo polskie miało nową konstytucję napisaną dla państwa niepodległego, a nie odziedziczoną w pewien sposób. Znaczy, na pewno warto rozmawiać, ale ja mam z tym jeden problem, dlatego że przede wszystkim pan prezydent powinien szanować obecną konstytucję. A z tym ma widać duży problem. I mam jeszcze jeden problem, ja osobiście i moje ugrupowanie. Jak wierzyć ugrupowaniu PiS, które łamie ewidentnie ustawa w ustawę konstytucję obecną. A które przepisy chce naprawiać? Łamie? Które przepisy? Mhm. Na przykład ustawa odmowa stosowania ustaw poprzedniego Sejmu o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ale to nie było zdaje się ustaw o wyborze sędziów. Premier, która nie opublikowuje orzeczenia TK z dnia 9 marca. Ostatnio sąd administracyjny stwierdził, że pani podziału władzy, panie redaktorze, że pani premier nie popełniła w tej sprawie przestępstwa i to sąd tak stwierdził. Wchodzenie w kompetencji władzy sądowniczej. A który tego się nazbierają, którego się nazbierało. A ustawa o zgromadzeniach, już możemy tak dalej jechać i jechać. I to już jest powód, żeby o konstytucji poważnie porozmawiać, bo mówimy o jednym słowie i tak zwanej falandyzacji, o której żeśmy już zapomnieli. To dodajmy, młodsi widzowie być może nie wiedzą, falandyzacja prawa to wprowadzanie zmian do tego prawa interpretacyjnych od nazwiska Lecha Falandysza, jednego tak z doradców profesora świętej pamięci. Tak, natomiast chcę powiedzieć o małą konstytucję, jeszcze poprzednią konstytucję. No niezwłocznie słowo, niezwłocznie było nadinterpretowane. No więc w konstytucji będziemy musieli to sprecyzować, co oznacza takie słowo. I ja myślę, że warto na temat szczegółów rozmawiać, ale do tego nie jest potrzebny, na końcu jest konsensus potrzebny. Natomiast żeby o tym rozmawiać, nie wolno się zapierać i mówić, nie będziemy rozmawiać,
tak jak dzisiaj miałem z jednym z posłów Platformy Obywatelskiej. Mówi, że warto rozmawiać, że to nie jest i się bardzo cieszę. Zawsze warto rozmawiać. I się bardzo cieszę. Natomiast przyzwyczajenia mają swoje korzenie. I tak się nie zgadzam tutaj z panem posłem na okoliczność pierwszej wypowiedzi, że prezydent wybiegł przed szereg. No, jakimś to cudem. Przecież prezydent nie podlega nikomu. Zaskoczył wszystkich. A to prawda. Jego rola jest taka, żeby właśnie być prezydentem Rzeczpospolitej, a nie ugrupowań politycznych. I on się, i tak jak zawsze powtarzam, że każdy, kto zostanie prezydentem Rzeczpospolitej, musi sobie zdać sprawę, że po jakimś czasie musi zacząć ewidentnie rządzić jak prezydent. No. Szanowni panowie, szanowni państwo, mówimy o dyskusji dotyczącej konstytucji, no to spójrzmy na konkretne problemy i konkretne kwestie, które w dyskusji publicznej się pojawiają. Jednomandatowe okręgi wyborcze od dłuższego czasu istnieją w dyskusji publicznej. Platforma również o tym mówiła jakiś czas temu, przegłosowała nawet zmiany, które częściowo wprowadzają tego rodzaju regulacje. Potrzebny pomysł, dobry pomysł czy zły pomysł? Znaczy, panie redaktorze, no nie namówi mnie pan w tej chwili na szczegóły. A wprowadzenie rozmowy. Ja powiem dlaczego. O rozmowę o szczegółach. Dlatego, że przede wszystkim musimy się dowiedzieć, co pan prezydent ma na myśli. No dobrze, no, jakie ale pytania no powiedział, że chce rozpocząć dyskusję o tym, czy należy zmienić konstytucję. Ustawa zasadnicza to są 4 lata. 5 lat na ostatnia. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. No to ja prawda. Mam pewne obawy co do tej ekipy, która w tej chwili jest u władzy, czy z nią w ogóle można siadać. Euro? Wprowadzenie euro? Z uwagi... No kiedyś tak. No czyli trzeba zmienić konstytucję. Kiedyś tak, ale na razie o tym nie mówimy. No ale, panie Foszy, wczoraj, ale to trzeba zmienić konstytucję. Wczoraj prezydent wyskoczył z bombą. Dzisiaj wszyscy są zaskoczeni, łącznie z rzecznikiem rządu. Też trwa taki ping-pong między rzecznikiem rządu a urzędnikami pana prezydenta, że się nie rozumieli. To co pan chce, żebyśmy my rozumieli? My chcemy po prostu... Marek Jakubiak. My się temu będziemy przypatrywać. Marek Jakubiak, no to jak na to patrzy? Jest propozycja myślę, wprowadzenia euro... To była nowa konstytucja pisana przez 5 lat. I ona w zaciszu gabinetów była pisana. Ta konstytuanta w zasadzie nie istniała. Dzisiaj musimy pomyśleć o szerokim poprawieniu konstytucji, która z natury rzeczy miała być poprawiona po 10 latach funkcjonowania, ponieważ już autorzy zakładali, że ona jest wadliwa. Przecież prezydent Komorowski, dzisiaj to widzieliśmy wyraźnie, głosował przeciwko tej konstytucji, ponieważ zakładał, że kiedyś będzie ewidentnie źródłem konfliktów społecznych. Przewidział, że będzie konflikt między ministrem obrony narodowej a tak jest. Prezydentem. Ja myślę, pełnił jedną że takie wzorce jak na przykład fiński. No, małe państwo, a jest wyraźnie, prerogatywy są podzielone. Prezydent odpowiada za obronność i sprawy zagraniczne. Wydaje mi się, że... To, szanowni panowie, to jeszcze w takim razie pozostając przy dzisiejszym wywiadzie prezydenta Komorowskiego i konstytuanta, mówił o konstytuancie pan poseł. W odniesieniu do święta 3 maja prezydent Komorowski mówił, że trudno było mu stać obok prezydenta, o którym mówi człowieku, ty przecież mówisz tak wiele o konstytucji, a sam ją łamiesz. Podobały się panu te słowa pana prezydenta Komorowskiego? Nie chcę oceniać prezydenta Komorowskiego, aczkolwiek powiedział prawdę. Prezydent Duda łamie konstytucję. Parę razy łamał konstytucję. Jest takim prawdziwym notariuszem, można powiedzieć. I to był powód, dla którego trudno stanąć obok niego. No, nie wiem, czy trudno. To trzeba się pytać prezydenta Komorowskiego. A stanąć obok Wojciecha Jaruzelskiego, który wprowadził stan wojenny, panie którego zapraszał nie do mnie, Bronisław ja nie będę Komorowski na temat prezydenta Komorowskiego. Bezpieczeństwa Narodowego. Mogę tylko odpowiedzieć, komentując słowa prezydenta, że powiedział jak raz prawdę w tym momencie. Prezydent Duda nie powinien przede wszystkim... On nie powinien łamać prawa. Powinien być strażnikiem te dwie konstytucji. Bronisław Komorowski mówi, trudno jest stanąć obok Andrzeja Dudy, bo jego zdaniem łamie konstytucję, a jednocześnie zapraszał na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Wojciecha Jaruzelskiego, uczynił go swoim doradcą, a to człowiek, o którym sąd, o grupie, w której działał Jaruzelski, stwierdził, to zbrojna grupa o charakterze przestępczym, która zniewoliła. Jeżeli mogę... Nie, przepraszam, no ja bym chciał jednak usłyszeć. Nie, no ja nie będę komentował prezydenta Komorowskiego. Ale dlaczego? Ani wtedy nie byłem w polityce. Ale to dziś powiedział. Dzisiaj jestem. Ja mogę tylko powiedzieć za stan, w którym jestem i za pewne rzeczy ja odpowiadam. Czyli jeszcze własne sumienie. Drodzy państwo, nie podoba mi się to, że prezydent łamie konstytucję i premier w tym kraju. Ale to jest ewidentnie pogląd taki egocentryczny ludzi, którzy mówią, a pan prezydent złamał prawo. No dobrze, no taka jest demokracja, że możemy to mówić, ale od stwierdzenia tych faktów są inne organy, a to jest głowa państwa dzisiaj, do której się szacunek należy i wydaje mi się, że nawet mówienie w kontekście pozostałych
pozostałych prezydentów, to dlatego, że byli prezydentami Rzeczpospolitej, należy, że tak powiem, ich nie traktować na równi. To czy Markowi Jakubiakowi podoba się ta sytuacja, w której były prezydent mówi, nie stanę obok obecnego prezydenta, bo łamie konstytucję, a jednocześnie, kiedy był prezydentem, zapraszał no, zbrodniarza komunistycznego do udziału we władzy? Panie redaktorze, o tyle trudna sytuacja jest, że też bym się nie chciał wypowiadać, natomiast z całą pewnością to jest niezręczność, bo prezydent i w ogóle prezydenci powinni się trzymać razem. Panowie ja się nie chcieli wypowiadać, my musimy kończyć już tę część. Minęła 20. Panowie, dziękuję. Dyskusja będzie trwała, więc zapraszam na kolejne spotkania do studia. A dzisiaj czwartek, a skoro czwartek... A skoro czwartek, w minęła 20 z Arizony Wojciech Cejrowski. Szczęść Boże! No szczęść Boże, szczęść Boże! Co się dzieje z tym Trumpem? Spoglądam sobie na te amerykańskie liberalne gazety, które u nas można kupić. Pierwsza strona Trump zły, druga strona Trump zły i Niemcy dobrzy. Trzecia strona zły, czwarta zły. No co się dzieje? Co się dzieje? Proszę pana, mam trochę złą prasę, ale sobie z nią świetnie daję radę. Jestem Donald Trump. Proszę pana, prasa jest lewacka, tak jak u nas. To są fałszywe media. U nas mówi się tam media jakieś brzydkie, Radio Maryja nazywa kloaczne i tak dalej. To jest mniej więcej ten sam sposób myślenia. Trump ich wszystkich po pierwsze ominął skutecznie, a po drugie ich usadza. Jakiś czas temu na moim YouTubie wywiesiłem taką kluczową, uważam, scenę, jak Trump usadzał niegrzecznego dziennikarza CNN-u i tak po prostu mówił, proszę siadać, nic nie będę odpowiadał panu, proszę siadać, jest pan niegrzeczny, proszę siadać, jest pan niegrzeczny. I wytrzymał go, proszę pana, 30 sekund usadzania. I w końcu go usadził. Omija media, mówiąc prosto do narodu, za pomocą Twittera. Pokonał ich już w kampanii wyborczej, bo wypuszczał tweety i wszyscy komentowali wyłącznie Trumpa. Po wyborach mu powiedzieli, że prezydentowi to nie wypada tweetować jeszcze z prywatnego rachunku poprzedniego. Trump to utrzymał i dobrze robi, bo jak prasa coś brzydko na niego napisze, to on jest w stanie w ciągu sekund odpisać. No i ostatni numer, proszę pana, piękny, pewnie pan słyszał, że raz w roku mają w Waszyngtonie bal dla korespondentów Białego Domu i tam zwykle prezydent przychodzi, Baracka Obamę wielbili i tam lizali mu but, a jak był Bush wcześniej, to nie lizali mu butów, tylko mu pluli na buty. Trump powiedział, nie przychodzę do tego chamstwa. Mam siedzieć tam, jak oni mnie będą piec narożnie, w ogóle nie przychodzę. Pojechał w tym dniu, zrobił na ogromnym stadionie spotkanie z tysiącami swoich wiernych fanów. I co miało wyższą oglądalność? Nudny bal w Waszyngtonie, gdzie oni tak codziennie się w pracy spotykają, codziennie się widzą, nie mają sobie nic nowego do powiedzenia, więc siedzieli, coś tam popijali, smutne wino, a Trump w tym czasie grzał 50 tysięcy ludzi na stadionie. To jest, proszę pana, Trump i jego sposób na fałszywe media. Wszystko dobrze. Patrzę raz jeszcze na te liberalne amerykańskie gazety. Mówią, że źle, że źle, że źle. My o tym słyszymy cały czas, ale spoglądam na to, co piszą media w Europie. I proszę sobie wyobrazić, niemieckie media mówią, jest fatalnie, z wolnością prasy źle jest na świecie w Rosji Putina, w Turcji, uwaga, uwaga, w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Czy jest pan zniewolony zatem? Proszę pana, nigdzie nie ma większej wolności słowa, bo w bardzo wielu krajach, które pan wymienia, są ustawy na temat mowy nienawiści, że ona musi być zakazana. A w Stanach Zjednoczonych mowa nienawiści jest chroniona przez poprawkę do konstytucji. Jak mówisz na mnie coś brzydkiego, to ja mam ci prawo odpowiedzieć coś tobie i na tym polega wolność słowa, a nie na tym, żeby komuś zamknąć usta. Proszę pana, poza tym w Szwecji nie opisuje się żadnych statystyk dotyczących wzrostu gwałtownego przestępstw przez islamistów robionych. Nie publikuje się w Niemczech żadnych danych na ten temat, kto pobiera zasiłki, bo Niemcy pracują, a w tym czasie islam przyjechał i mówi, dają nam forsę za darmo, to se poleżymy trochę. Po co mamy pracować, jak możemy poleżeć? Nikt tych statystyk w Niemczech nie publikuje. Oszukują ludzi poprzez niepodawanie informacji. To też jest forma oszustwa, jak się omija pewne tematy.
No dobrze, ale jeżeli się patrzy na takie zestawienie, no to mamy na szczycie tego zestawienia państwo Władimira Putina, rządzone przez KGB, jak tu już padło kiedyś. Mamy metodę polityczną polegającą na mordowaniu dziennikarzy, kiedy tylko publikują coś niepoprawnego albo coś nie po linii Kremla. I te niemieckie media mówią, no to jest generalnie mniej więcej to samo. No może Putin trochę gorszy, ale w zasadzie i Putin, i Trump, i ten Kaczyński to jedno i to samo. Proszę pana, na czym polega pretensja Niemców do prasy w Polsce? Tego nie rozumiem. Prasa w Polsce nie należy do Jarosława. Udało mu się przejąć kawałek telewizji narodowej, zresztą zgodnie z prawem, bo skoro to, w czym występujemy obaj w tej chwili, to jest telewizja państwowa, to wiadomo, że zarządza nią aktualny rząd. No to normalne. Poprzednio zarządzało PO, bo było przy władzy. Jeszcze poprzednio SLD zarządzało, bo było przy władzy. Więc póki telewizja jest państwowa, w Ameryce nie ma żadnej państwowej stacji, no to póty, aktualnie rządzący Kaczyński, zarządza. Ale tylko tą jedną stacją państwową. Wszyscy inni mają tam Polsaty, TVN-y i tak dalej. Lewica ma pełno mediów w Polsce. I teraz Niemcy mają pretensje do prasy w Polsce, no to sami do siebie, bo wykupili większość. No, mówi pan o mediach i mówi pan o Jarosławie. Ja spytam w takim razie o wszystkich Helmutów, którzy posiadają no jednak dużą część rynku medialnego w Polsce. Zobacz, czy tam Helg innych. Helmuty i Francuzy posiadają supermarkety w Polsce. Jak wyliczymy, to większość francuskie albo niemieckie. I prasa też przejęta przez Niemców. Jeszcze jakbyśmy po bankach poszukali. Więc no, ma prawo Niemiec krytykować to, co się dzieje w polskiej prasie, bo to jest niemiecka prasa. To zasadniczo ma prawo do swoich Helmutów mieć pretensje. No tak, ma prawo również w totalny sposób pomniejszać skalę zbrodni, których dokonuje w swoim państwie Władimir Putin. Zostańmy jeszcze przez chwilę w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Donald Trump, jakby nie słuchając całego tego bełkotu medialnego, mówi, przedstawiam wam, szanowni państwo, nowego mojego przedstawiciela, który ma zająć się polityką prorodzinną. To wszystko, co związane jest z wielkim skandalem, związanym z handlem częściami ciała ludzi zabijanych w ramach aborcji. On mówi, człowiek, który, mój reprezentant, człowiek, który jest za absolutną, pełną ochroną życia, będzie teraz reprezentował prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak się to spodoba środowiskom liberalnym w Stanach. Jak mówił klasyk Hussein Obama, wybory mają swoje konsekwencje. I proszę pana, na Trumpa głosowali ludzie, którzy są przeciwko aborcji. W różnym stopniu, ale przeciwko. Ogromna porcja elektoratu Trumpa to byli ludzie, którzy tak jak ja są za całkowitym zakazem tej zalegalizowanej, sformalizowanej zbrodni na człowieku. Bezbronnym w łonie matki, który ma komplet informacji genetycznej. Gdyby go zostawić w spokoju, to by się rozwinął w dorosłego człowieka. No i proszę pana, ogromna część elektoratu Trumpa zagłosowała na niego dlatego, że on obiecał, że sobie z organizacją szczególnie jedną zbrodniczą, Planned Parenthood, poradzi. No i realizuje zobowiązania wyborcze. Nie wiem, o co pretensje teraz. Lewica skrzeczy, bo im to nie pasuje, no ale lewica przegrała. A jak mówił Hussein Obama, wybory mają takie swoje konsekwencje, że możecie skrzeczeć teraz. Dlaczego powiedział pan, że Planned Parenthood to jest organizacja zbrodnicza? Proszę pana, po pierwsze mordują ludzi w łonach matek na różne sposoby. Zapuszczą tam jakąś chemię i człowiek się smaży w tej chemii, tak jakby pan do solanki wrzucił noworodka. Po wtóre, realizują aborcję zgodnie z programem wyborczym Hillary Clinton, dokąd się tylko da. Hillary Clinton była za tym, że do 9 miesiąca, póki nie urodziła jeszcze, to można rozszarpać to dziecko na kawałki. A po trzecie wreszcie Planned Parenthood została przyłapana ta organizacja na handlowaniu szczątkami ludzkimi poaborcyjnymi. Bo do kremów na twarz tam jakieś komórki dobrze się nadają. W związku z tym Hillary Clinton, żeby miała ładny nosek do wyborów, to rozsmarowane, proszę pana, rączki i nóżki dziecka w kremie rozpuszczone sobie smarowała na nosek. No po prostu zbrodniarze. To co Hitler robił, to jakiś jest mały pudelek przy tym, co robi w tej chwili Planned Parenthood. No cóż, Hillary Clinton wczoraj powiedziała, że przegrała przez szefa FBI, może przegrała właśnie przez tego rodzaju politykę. Zostawmy w takim razie Hillary Clinton. Szef FBI, to jej, Trump go nie mianował, to jej szef FBI.
No właśnie, a mówił to, co mówił przed kongresem. Jak sobie Polska, zdaniem Wojciecha Cejrowskiego, wracając do tych kwestii medialnych, bo liberalne media mamy nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Polsce, ale mamy również w Europie, poradzić ma z wypowiedziami, z prasą albo z tym, co ostatnio mówił jeden z unijnych komisarzy, Timmermans, który mówi, nieważne co się dzieje, ja nie ustąpię, będą sankcje przeciwko Polsce. Proszę pana, jeżeli panu urzędnikowi Timmersowi, kimkolwiek jest... Czy Timmermansowi? Proszę pana, z polskiego punktu widzenia to on może być Tina Turner. To nas w ogóle nie obchodzi, jakiś urzędarz gdzieś w Brukseli. Proszę pana, ja jestem za tym, żeby go jeszcze rozognić trochę, żeby tę prasę niemiecką podjudzić w tym kierunku, żeby on nas wyrzucił z Unii Europejskiej. Niech nas wywali na zbity pysk, nie będziemy musieli głosować Brexitu i tak dalej. Niech nas Tina Turner, Timmers, Srammers, niech nas, proszę pana, wywali z Unii. Polska odetchnie z ulgą. Nie będziemy musieli realizować programów jakichś nakładania filtrów na kominy w ledwo dyszących naszych elektrowniach. Już prądu brakuje w Polsce. Produkcja jest 90% w stosunku do zapotrzebowania. Kupujemy prąd z zagranicy, a ci jeszcze w Unii chcą nam filtry dokręcić. Ale niech kasy trochę stracimy. A propos kasy... Jakiej kasy stracimy? No kasy, pana? Przecież żeby kasy z funduszy unijnych, tak mówią ci unijni politycy. Żeby wyjąć, trzeba włożyć. Kiedy się wkłada do Unii, to tam Unia przetwarza z tyłu tę kasę i do nas wraca, ale na przetwarzanie kasy z tyłu trzeba część tej kasy zeżreć, bo tam siedzi urzędnik, proszę pana, popija sobie coś. No kawa, i właśnie o tą kasę chodzi w kolejnej aferze. Mieliśmy już prezydenta, który mówił, że mamy okazję siedzieć cicho, a teraz jest kandydat na prezydenta Francji, który mówi tak do nas. Nie możemy tolerować kraju, który w Unii Europejskiej rozgrywa różnice kosztów społecznych. To chodziło o wysokość pensji. Między innymi. Że w Polsce są za niskie i fabryka... lodówek czy czegoś tam, Whirlpool jakiś się przeniósł do Polski, bo we Francji było drożej najmować ludzi. Proszę pana, niech nas ten Francuz też wyrzuci. Ja to się cieszę, niech nas wywalą z tej Unii, ale to są faceci, którzy kompletnie ekonomii nie rozumieją. Z biznesmenów w polityce mamy Donalda Trumpa, który osobiście stworzył setki tysięcy miejsc pracy w swoim życiu i płacił milionom robotników. To jest facet, który się zna na gospodarce, bo jest praktykiem. Każdy polityk, którego pan do siebie zaprasza, nic nie umie z ekonomii, chyba że teoretyk. W tej chwili mamy tego ministra Morawieckiego, coś tam w banku pracował i tak dalej, ale żaden z polityków nie był samodzielnym przedsiębiorcą, tak jak ja na trzech kontynentach firmy prowadzę. Ja się orientuję, o co z tym Whirlpoolem chodzi. To o co chodzi z Whirlpoolem, pańskim zdaniem? Jak pan na to patrzy? O co tu chodzi? No bo słyszymy, że o konstytucję, o Rzeplińskiego, o faszyzm, który się rodzi. Odpowiadam, pokazuję, objaśniam. Koszty pracy we Francji są za wysokie, a nie w Polsce za niskie. Gdyby zrobić to, co ten Francuz proponuje, czyli wyrównać płace w Polsce do poziomu francuskiego, to Whirlpool by uciekł do Indii, do Chin albo do Tajlandii. To chodzi o to, że we Francji jest zbyt kosztowny robotnik. A dlaczego jest zbyt kosztowny? Bo proszę pana, z Maroka wzięli islamistów, z Syrii wzięli, na zasiłki pobrali i proszę zobaczyć, niecałe pół Francuza pracuje. Mniej niż 50% zdolnych do pracy we Francji pracuje, a reszta, proszę pana, leży, dają zasiłki, to jeszcze trochę poleżę. No to dobra, no, to mamy 50 sekund. Oni płacą takie podatki, ci Francuzi wszyscy, połowa musi zapracować na resztę, wszystko się rozsypuje. Mamy 50 sekund do końca programu, a mnie intryguje jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim. Nie możemy tolerować kraju, który rozgrywa różnice kosztów społecznych. Szefem Komisji Europejskiej jest facet, który odpowiada za gigantyczną aferę w Luksemburgu, która polegała na tym, że w sztuczny sposób ściągano korporacje do Luksemburga, żeby płaciły dużo mniejsze podatki niż gdziekolwiek indziej i się nikt Jeana-Claude Junckera nie czepia. Ostatnia myśl, Wojciech Cejrowski. Proszę pana, kolegów się nie czepiamy. No, bliżej nam jest do Luksemburga i Beneluksy i tak dalej. Kolegów się nie czepiamy, a Polaczków możemy się poczepiać trochę. Przyjmijmy model szwajcarski. To na następny raz, jak mnie pan jeszcze zaprosi kiedyś, bardzo dziękuję, że dzisiaj mnie pan zaprosił. W Szwajcarii podatki przedsiębiorca może negocjować. Przyjeżdżam do Szwajcarii, mówię, że chcę założyć firmę i negocjuję z urzędnikiem skarbowym wysokość podatków. Nie ma ustawowych równych dla wszystkich. Proszę, można w Szwajcarii? I no, chodzi na cygaro.
konstytucję prezydent chce w Polsce zmienić. To może przy tej okazji o to właśnie. Jedno zdanie. To może ja napiszę, wie pan, bo jak polityk coś pisze albo teoretyk, historyk, to będzie się wzorował na złych wzorcach. Ja napiszę. Kończymy. Minęła 20. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.